Cześć, tu Michał. Dziś na kanale Lenusia Czarusza z moim tatusiem. Jak już zdążyliście zauważyć, wszystkie wyprawy do tej pory, które pokazywałem, to były z chłopakami, w gronie męskim. Dużo, szybko, na maksa i ekstremalnie, na tyle, na ile się da. Tym razem pomyślałem, że fajnie byłoby przejechać się na takiej wyprawie z rodziną, z córką i z żoną. Tylko jak to zrobić, żeby one złapały bakcyla i żeby dalej chciały jeździć na kolejne wyprawy, a nie powiedzieć, stary, ciebie pogięło, to nie dla nas. Odcinki podzieliłem na bardzo krótkie, dla niektórych pewno śmieszne, 20 parę kilometrów, ale chodziło o to, żeby był fun i przygoda, a nie wysiłek i zniechęcenie. Czy mi się udało? Zobaczcie. Oczywiście na wyprawę bierze się mało rzeczy, jak najmniej, żeby nie obciążać roweru. Niestety, jak się bierze dwie kobiety, to jest inaczej. Mata, dwie sakwy naprzód, kroso, bagażnik, światło, uchwyt do GoPro, telefon, uchwyt do kontrolera, trójkątna, dwie sakwy na tył i wór. I patent na lękę. Linka bungee jako backup. Gdyby nie dała rady, to ją mogę ciągnąć. Pytanie, kto mnie pociągnie. Nie, nie, nie! Pogoda jest luks, więc odcinki będą też krótkie, żeby nie przegrzewać. Pierwszy przystanek prawdopodobnie jest w Fornegacie, tam ze 3 km. No dobra. Teraz łapię mrówki. Minęliśmy Sfornegacie. Wygar nadal niesamowity. Teraz jedziemy szlakiem Greenway Perła Północy, czy jakoś tak. Idzie wzdłuż jeziora, przez Kokoszko do małych Sfornegaci. Tu jesteśmy, tu jest Kokoszko, małe Sfornegacie. Jesteśmy w Kokoszkach i to jest brda. A co to jest brda? Rzeka taka. Jedziemy? Dobra. Tak to działa. Uważaj, bo tu piach. O nie. Jedziesz? Nie, no piach. Jeszcze gorzej. Po co nadrabiać szlakiem marszruty ileś kilometrów, skoro można przejechać brzegiem jeziora? Oczywiście, jak to skróty okazały się gorsze niż obiad. Ja nie zboczyłem z drogi lęka, tylko ja chciałem skrót zrobić, jak zwykle wyszło, jak wyszło. Pipi. Mam ten, oto mam mokre całe, no. Salutkie. Ja też. Jesteś mokra? Jestem. Żeś wymyślił. No to witajcie na wyprawie rowerowej. I co, pojedziesz jeszcze ze mną na wyprawę rowerową? Uh-huh. Nawet po tym? No. Nie marnujemy wody. Zobacz, tu jest żółty szlak. Tą ścieżką już pojedziemy, tylko trzeba uważać, Lenka, byś w drzewo nie przywaliła, ja? Okej? Okay? Ja nie będę. Ale nie ma innej drogi. No cześć, tu Michał, więc lepiej oglądajcie i subskrybujcie, łapki w górę. Od razu do wiwatu. Miały być skróty, okej, skróta jest skrótami, napisane, że jest droga rowerowa. Ale tak to wygląda na MTB, może by się dała, tam jest tak wąsko, że szok. Poza tym piachu jest dużo i z sakwami się ciężko to robi. Prawie bym jej urwał.
drobnicę. No widzisz. Ale nie chcą cię. Dobrze, kochanie. To co? Idziemy dalej? O nie! No musimy. Jeszcze muszę odpocząć. Dobrze, odpoczywaj. Zostało już blisko do małych, swornych gaci. Tam zrobimy sobie reset, żeby trochę odbudować morale, chociaż i tak są zajebiście dobre. Bałem się, że będzie katastrofa, a obie kobiety chcą jechać dalej. Dobrze. Nie róbcie skrótu, bo to faktycznie nie ma sensu, zwłaszcza, że marszruta jest świetnie poprowadzona ścieżkami, a tu jest różnie. Dużo piachu było przede wszystkim, teraz już jest ok. No i kawałek pewno zboczyliśmy, jakiś szlak był MTB, a nie rowerowy zwykły. I z sakwami było ciężko. Bory Tucholskie to jest drugi chyba po Białowieskim największy park, jeżeli chodzi o jednolitą połać drzew. Więc jest się gdzie bawić. To dobrze, dobrze. Tornistry? No. Są sakwy, Lena. Jesteśmy w małych, spornych gaciach. Dziewczyny poszły po lody. No i dobrze, bo jest gorąco jak cholera. Trochę tutaj sobie zchilloutujemy i pojedziemy dalej. Tylnowe. A moja guma jest słodka. Pada. To mnie nie przeszkadza. Nie? Nie. Tylko mi jest zimno. Ten pies to wielkie bydle, co nie? No. Będzie lęka z górki na pazurki. Nie hamuj. Nie hamuj? Nie. Żeby się rozbić, gdzie tu jest wejście? Zostań w lewo. Zaraz, okej. Okay. No, jak się czujesz? Dobrze. A wiesz, gdzie jesteś? Jestem na kempingu. A gdzie? Nie wiem. Nad jeziorem. Nad jeziorem. No. Jesteśmy w Charzykowy. Kemping przy samym jeziorze, więc bardzo pasuje. Kaśka poszła obczaić. Rozbijamy się i spoko. No, całe 20 km zrobiliśmy, ale to jest i tak mega, bo z Lenką i z Kaśką. I to przez ekstremalny odcinek. Jak? Dobrze! Wiem teraz kanapkę. Oglądajcie! Cześć, tu Michał! Żeby zdobywać więcej przygód i może będziecie tacy jak mi. Odważni! Myślałam, że po całości to wszystko spadnie. Jesteśmy na kempingu. Tatuś też je bułkę, chlebek z takim mięsem. Tu będę mieć zupkę. To mama. Jem to samo co wy. To mięso to kurczak. Spadaj. Nie, jeszcze nie spałam. Jeszcze nie, no dobrze. Ale papa. Pakujemy się i jedziemy dalej. Dzisiaj może będzie na dziko, chociaż nie wierzę. Gotowa do jazdy? Tak. A co? Pytam się tylko. No to zakładaj. No. Wyjechaliśmy z Charzykowy, jesteśmy nad Chojnicami. Chojnice to są, nie? No, ale próbujemy trochę je ominąć, żeby nie zjeżdżać do samego centrum. Ja po prostu skręcam po prostu kierownicę i się wywalę. Jesteśmy w Chojnicach. Wyjeżdżamy już, jesteśmy na obrzeżach Chojnic. Tam jest Kaufland, tu jest jakaś stokrotka, trzeba się zaopatrzyć.
Główna trasa to już jest ta marszruta, szlak chyba żółty, potem zmieniamy na czarny, no i jedziemy tam do kempingu na Dobry D, zobaczymy co nam z tego powychodzi. Nie lubię miast, ale gdzieś się zaopatrzyć trzeba, więc to jest dobre, bo następne noclegi, mam nadzieję, że będą dwa i może być jakiś dziki, nie? Wiecie, powiem, chciałabym rozbijać się na dziko w lesie, ale mama nie pozwala, bo nie wiem, boi się. Nie wiem czego, nie dowiedziałam się, ale oglądajcie Cześć tu Michał, to się dowiecie. Lena, zobacz jaka wyżera. Nadal ścieżka rowerowa ciągnie się wzdłuż drogi. Jest zielony szlak kaszubskiej marszruty. Potem odbija w prawo, w las i jedziemy do zapory. Tam jest narysowane, zaznaczone, że jest pole namiotowe. Jak nie będzie, śpimy na dziko. Tam się chcemy zatrzymać. Miejsce na biwak jest, tylko na dziko. Pasuje? Na dziko. W lesie. No. Tak. Pasuje? Nad jeziorkiem. Jeżeli mamie pasuje. Dojechaliśmy tutaj, to jest ten szlak, to jest rowerowy mimo wszystko. Tu dojechaliśmy do Małych Swornych, tu odbiliśmy, tu przejechaliśmy, tu. Tu jest Harzykowy. Zjechaliśmy tu w dół. Tu przebiliśmy się trochę bardziej, żeby tu. Tu jesteśmy na tym zielonym. I potem tu odbijamy na zielony w prawo. Tu jest ten Mylow. I tu jest jakieś, widzisz, jest naznaczone coś tam. No. I tu potem odbijamy tym żółtym. On tu idzie. Tu jest następna. Tu jest jeszcze jeden kemping. I potem on bije tutaj z portem do naszych. Zaborski krajobrazowy wjeżdżamy. A jakie kolorki? Tu jest Park Narodowy Bory Tucholskie. Zapora Mylaw na Brdzie, widok z lotu ptaka. To tutaj będziemy się rozbijali. Tu jest pewno. Tu jest kemping. To. A co? Jedziemy? Tak, jedziemy GoPro. Idziemy przez park. Wrażenie jest niesamowite, bo jest normalnie jak w komiksach Kajko i Kokosza. Ja się spodziewałem gęstego boru, a to są takie przecinki i niesamowicie to wygląda. Ale się robi to, co pokazują w telewizji, że się robi u nas pustynia dosłownie. Sosny wszystko zabijają. Ratunku, nie. Do wykasowania. Mama robiła się ku tam w krzakach. No, pomachać. Nie wywal. Idziemy na wyprawę. Pokazuję tacie, jak tu jest ładnie. Jesteśmy na kempingu. Takim półdzikim. Tak? No. No. To jest jezioro Mylow, czy jakoś tak? I tam jest zapora. A tak naprawdę to jest Brda. No, rzeka Brda. A tu się rozszerza. Fajnie? Tak. Rozmawialiśmy z lokalsem. I powiedział, że tak naprawdę te wszystkie właśnie dziury w lesie to jest pozostałość po trąbie sprzed 3 lat. W Rytelu tak naprawdę zostało 10% lasu. Tutaj też go nie ma dużo. Masakra. Tego co widać w dziennikach, wiadomościach, to jest nic, to trzeba zobaczyć samemu. Naprawdę mocno wycięło tego. Nie. Jest super, nie? Prawie dziko. Tak, jest dziko. Ja zbierałam jeżyn. Pokaż ile jeżyn nie zbierałaś. No widzisz? I to jest to. Z dzieciakiem można przeżyć takie wakacje jak kiedyś, dawno, dawno temu. Fajnie jest na takich wakacjach? Tak. Na dziko? Tak. I będziesz tak jeździć na rowerze jeszcze? Mhm. Tam się kąpią. No. I to się kąpać, nie? Mhm. Zjemy kolację, będziemy się kąpać, tak? Juchu, więc subskrybujcie i łapki w górę na Cześć tu Michał. Oglądajcie.
Na takim kempingu 3 osoby, w tym jedno dziecko, 21 zł. Więc tanizna totalna. Nic, tylko jeździć. Oczywiście nie spodziewajcie się tutaj prądu, nie? Bo to jest zbyteczne. Prąd. Kibel ile? Nie ma, kibel za free. Prąd masz zapłacony. A czy kibel jest wszędzie dookoła? No, ale woda bieżąca jest? 5 zł prysznic. Prysznic 5 zł. Mama alkoholiczka. O nie, no mama. Jak tam golasku? Jestem golaskiem. Spałam sobie. No wstawaj. Co, wstajemy i idziemy dalej? Nie. Jak to nie? Wstajemy tu? Jeszcze sobie pospię. Po nierównej walce spakowani. Dzisiaj ostatni dzień. Bo więcej pewno by się już nawet nie dało. Ale to i tak nieźle, bo 3 dni będą opykane na rowerach. O, super ekstra fryzura pod kask. To co zauważyłem, taka wyprawa z dzieckiem i z żoną zwłaszcza, musi być krótka. 4 dni do tygodnia to jest maksimum. Chyba, żeby zrobić nie na zasadzie namiotu i żarcia swojego, tylko knajpy i jakieś agroturystyczne miejsca, to na pewno tydzień będzie na luzie. Tak jest ciężej. Następna wyprawa co? Bardziej agroturystycznie, tak? To co to znaczy? Co masz bez namiotu, tylko tak... Żeby jeździć. No, żeby jechać i żeby się móc wykąpać, tak normalnie. No, ja tak. Ale mama minę? I tak byś miała dużo potu, bo jest gorąco. No ale to potem mogę się wykąpać. Więc tak czy siak byś była brudna. No ale to wtedy mogę się właśnie umyć. Janka jest z mleczka, może zjeść to piasek. Szczęśliwe dziecko na wyprawie rowerowej. Dobry. Jak to dobrze? Dobrze. Wszystko dobrze. Będziecie wtedy na węcika? Teraz tak. I czyli za moją szkołą w prawo musisz odbić trochę. Mamy ten mapę, bo to szybko marszrutą. Marszruta to jest piasek. No. No piachu jest tutaj dużo. Trzeba poprowadzić kawałek. Zobaczymy jak będzie dalej. No ale tego się można było spodziewać, nie? W końcu marszruta. Tu jest wygar. No, nie jest pustynia, ale prawie jak na pustyni. A nie masz innej koszulki? Się zjarasz na maksa. Te pojedyncze kikuty pozostawiali specjalnie po to, żeby pokazać, co tu się stało. To wszystko te połacie, to nie jest to, że oni to wycięli, tylko tak to rozpierdaczyła ta trąba. Się w pale nie mieści, jakie to są ilości tego drzewa. Masakra. Jesteśmy w miejscowości Męcikału. No, nie wiem, czy to od kału, czy nie. Męczy krowy, Męcikału. Męcikał, no. Jeszcze kawałek i będzie jeziorko i tam się zatrzymujemy.
Jesteśmy w miejscowości Czernica na polu namiotowym z jakąś plażą. Bardzo ładnie tutaj, nie? Tak, tylko mnie nie cieszą, że są glony. Gdzie są glony? Na ślizgawce. Na ślizgawce i tutaj. A to tam mało jest. Zaraz się będziemy wygłupiać, co? Okej? Okay? W sklepach Euro na euro.com.pl. Latan Team pozdrawia z kaszubskiej marszruty. Już mamy końcówkę, zostało niecałe 10 km. Dojeżdżamy do naszego kempingu, gdzie jest namiot duży i samochód. Mamy nadzieję, że jest. Kobiety będą szczęśliwe. Skończy... Ja nie mam kobiety. No ty jesteś kobieta. Będziesz szczęśliwa, że będzie duży namiot, nie? Czy wolisz jechać tym małym cały czas? Dużym. A ty, wydało się! Ty łajzo mała, myślałem, że będziesz ze mną chciała iść na wyprawy. A ty do dużego namiotu, wiesz co? Ciekawe, ile będzie... Zaleta zabierania wszystkiego ze sobą. Niczego nie zabraknie, ale trzeba to dymać. Najlepsze w tej kaszubskiej marszucie jest to, że się jedzie lasem. A mnie przycisnęło. I to jest najlepsze. Uwaga! Lena, troszeczkę hamujemy lekko. Leziutko hamujemy. Kurwa! Czekaj, czekaj, Lenka. Co się stało? Co boli? Jezu, leciała cała, dobrze, dobrze, co boli? Co boli? I rower na nią, na niej. Jesteś bohaterka, jak nie wiem co, nic się nie stało. Nie, nie przecieraj, będzie cię poszczypało, wiesz? Lenusia, wywróciła się na rowerze. Zaraz wszystko posprzątamy, tak? No. Nie boli mnie bardzo, tylko mi... No nie, nie, nie wycieraj. Musimy wodą. Okay. Nie stało mi się nic. Po prostu... Maria, dobrze, okay. Ten piach cię zamortyzował, to jest szczęście. Nie bój się. Nie bój się, tak, po prostu polejemy, jeszcze tak? Troszeczkę. Zamknij oczki, zamknij. No. Nie, dobra. To prawe. Nie, okay. Tak, to prawe. Nie, lewe. Dobra, czekaj. Teraz chwileczkę zaszczypię. Chwileczkę, przygotuj się. Już. Tylko to. No, tak wiem. Wy widzieliście w ogóle ten znak? Tam był znak. No ale znak, ale tylko tak, wiesz, ja na tym cholerstwie nie wyhamuję, nie? Bo ja nie mogę hamować. Ja chciałam wam powiedzieć, że mówię stop, dlatego krzyku nadłożyłam tylko krzyku, uważajcie. Moja głupota, bo nie sądziłem, że tutaj będzie tyle piachu. Zjeżdżaliśmy z większych, a tu jest piaszczyście. No to Lena też tego nie czuł, zanim wiesz? Tata wyhamował, Lena, to ty jechałaś razem z tym rowerem po tej szutrze i po tej tym. Tam był Lenka znak, wiesz? Jest to Lenka, bo ja wiem, co ty zrobiłaś. Ty się wystraszyłaś, zahamowałaś przed nim tym hamulcem. No, nie wolno, chodź. Już jest okej. Okay. Przed nim nie wolno hamować, wiesz, Lenka? Który ona ma przedni, z której strony? No zobacz, Lenka, tu idzie kabelek, widzisz? Ten jest przedni. Ten. To ty mnie hamujesz. Zawsze tym, jak jedziesz z górki, tak? Danusza patrzy. No, zahamowała przed nim hamulcem, no. Tu. Jesteśmy, Lenka. Całe 22 km, ale za to jakie? Jak 100 normalnie. Po tej krótkiej, bo 3-dniowej wyprawie rowerowej uważam, że pomysł był bardzo fajny. Spędziliśmy wspólnie dużo fajnych chwil, na pewno będziemy o tym pamiętać i wygląda na to, że w kolejnym roku, oczywiście jak głupi koronawirus na to pozwoli, będziemy robić kolejne wyprawy. Napiszcie, co wy o tym sądzicie i jakie są najfajniejsze szlaki na wyprawy rowerowe z rodziną. Cześć!